Cześć, witacie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj kolejna paczuszka od widza, tym razem od Jakuba, któremu serdecznie dziękuję. Kawał paki, kawał, naprawdę kawał paki. O, to nam niepotrzebne i na karbon standardowo. O, piór chemii, proszę, jakie naklejki. Taka sytuacja. Lecimy. Kawał kartonu, kurczę. Dosyć długo leży, nie miałem czasu. Naprawdę nie miałem czasu, Jakub, wybacz, przepraszam. Nie miałem czasu się za paczunię wziąć. Zabiegany trochę jestem. O! I pstryk. Dużo folii. Okej, okay. Odkładam nożyk. Folia od razu do kosza. Folia do kosza. Rainix, wycieraczka wpłynie. Okej, okay. Znamy temat. Bardzo fajnie. Tu sobie po... Ojej, prima amigo, no. Klasyk gatunku, no. Rewelacja produkt. Gion Cure, kurczę, znamy. Bardzo fajny produkt. Tester, Black to Black, super produkt. Quick Spray Detailer. Ciekawy produkt, ciężki w dotarciu. Super. Interior. Quick Detailer, fajny. Co my tu mamy? O, Surface jakiś. Wet Seal and Car. Tego nie znam. Ale cudownie pachnie, fajnie. Znaczy, o firmie słyszałem, to nie jest tak, że nie wiem, co to za firma, ale nie miałem. Rewelacja, super, dziękuję. Ho, kurde, a wczoraj kładłem. Wczoraj kładłem, kurczę, tutaj właśnie produkt. Konkurenta dla tego produktu. Dobra, to zrobimy tak. Tutaj położę zaraz obok tego. Ok. Dostałem go w butelce, no nic. Pewna osoba nie będzie zadowolona. Trudno, ale położę. Położę go, skurczy byka, na tym panelu. Albo na tym, nie wiem. No szkoda, no położyłem tutaj konkurenta dla niego na tym panelu, a tak mógłbym zrobić, tak jak na Volvo, na połowie. Za późno, kurczę. Za późno otworzyłem pakę, jakbym to zrobił, ale się zdenerwowałem, jakbym to zrobił szybciej, byłoby super. No nic, trudno, stało się. Auto Finesse. Dobrze, Spritz coś tam, kurczę, Quick Detailer. Ogarniemy temat. O, Banana Gloss też, super, rewelacja, fajne produkty. Niesamowite, naprawdę. Ice Ceramic Detailer. Bardzo fajny produkt. Co my tu mamy? Pewnie nie znam. Chemical Guys. Dark Shine, coś, kurczę, protektant. Zobaczymy, co to jest. Jakaś formuła. Nie znam tematu. Okej. Okay. Dużo. No, tu kolejny produkt. No kiedyś się za niego wezmę, klasyk, no już od jednego widza dostałem, pójdzie dalej w świat, fajny. I tu mamy piwo. Detailing Ultra Sample. A, Detail King. O, szamponik, fajnie. Lubię szamponiki, lubię piany. Rewelacja. Dobrze. Do kosza. O, jakiś wózk. O kurde, no to poleciał. Angel Wax. Przyjemny. O kurde, ja już go wąchałem. No i teraz, który woski on przypomina, dziadzia? Fajny. Będziemy smarować Angel Waxem. No, super, dziękuję. Rewelacja. Kurczę, słuchajcie, ja już wiem teraz na pewno, że życia mi zabraknie. No jestem przekonany, że życia mi zabraknie, żeby to wszystko ogarnąć. Blacklight coś, kurczę, co to jest? Hybrid jakiś, kurczę, finish, coś tam, pewnie. Nie wiem, ogarniemy. APC, dobra, znamy temacik. Detail King, Fast Wax, dobra. Co to może być? Jakiś wosk w płynie. Poor Boys, zapach, sherry. O, lubimy zapaszki. Świetnie. Angel, a, Nick Mayo. No to klasyk gatunku, ale zrobimy filmik. Dobrze, niech będzie. Bomba produkt.
Kurczę, fajne produkty. Dzięki. Gruba sprawa, gruba sprawa. A tu co? Kudę. Detail King. O kurde. Będę musiał to poprzelewać sobie w normalne buteleczki. Cleantech. Tire. No tak, cleaner do opon. Znamy. Szału nie ma. Auto Finesse Gla- Polish. Dobrze, znamy temat. Fajny. Chemical Guys. Leder. O, kudę do skórki. Rewelacja. Poprzelewam w ładne buteleczki. To nie to, że te nie są ładne, to są też super, żebym czegoś nie pominął. I naklejki Pure Chemi. O. Naklejki polecą. Jedyne słuszne miejsce tam mam, nie wiem czy dobrze widzisz, pewnie nie widzisz, golumnę, głośnik, który sobie tutaj właśnie wybrzmiewa po cichutku. Tam sobie to nakleję. No dobra, no co, to odkładam tu. Ja pierniczę, ile tego jest. Kurde, no nie ogarnę się. No, no nie ma szans, no nie ma opcji. A leży tam kolejna paczka do otworzenia. Kurczy. No przepraszam, ale ja tego szybko nie ogarnę. No zabraknie mi na pewno życia. To już jestem bardziej niż pewien. Jakub, dziękuję bardzo. Super. Naprawdę rewelacja produkty. Część oczywiście miałem. Część w ogóle... Raczej wiedziałem, że firma na przykład tak jak ta istnieje, ale w ogóle zero podlotu. Tak czy tak, powolutku będę chciał wdrażać produkty w życie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, kolejna paczuszka, przed chwilą otworzona od Jakuba, kawał paki, dzisiaj również konkret paczuszka widzę od detailingowe laboratorium. Ta osoba do mnie pisała, ale nie pamiętam kto to był, nie pamiętam z imienia, więc detailingowe laboratorium, otwieram, tutaj wiadomo góra, więc zaczynamy z tej strony. Też paczuszka leży dosyć długo, kurczę, nie miałem czasu ogarnąć, zabiegany jestem odrobinkę, ale kurczę, zapakowane. Uuu, panie, najlepiej tak jeszcze po palcu podjechać. O, dużo nie brakowało. A, tu jest góra. No, ładnie zapakowane, ładnie w ten sposób gryziemy temat, rozumiem. Okej, okay. Jakoś się dogrzebie, spokojnie, człowiek nie jest taki. Nie takie rzeczy się psuło. O, mikrofibry już widzę, świetnie. Ale paka, zapakowane. Okej, okay. Tak otwieram. Folika. Bąbelki. Fresso. Kurczę, nowe... Szampon, nowości. Zajebiście. Super. Fresso. Nowości. A miałem, kurczę, przyjrzeć się, kurczę, właśnie Fresso. O, interior cleaner, wszystko od Fresso. Zajebiście. Nowości. Nowości. Bomba. No to miłe zaskoczenie. Tu nie ma nic. Dobrze, odkładam. Co mamy tutaj? CarPro. Nie wiem, co tu jest. Inner QD. Quick Detailer pewnie, kurczę. Poczytamy. Wow, coś by mi spadło. Good stuff. Dobrze, Detailer. Z krzemikiem. Bardzo ładnie. Powolutku, bo tu jest ładnie zapakowane, kurczę, solidnie. I dobra. Tu wyjmujemy, bo to jest... A gdzie zawartość? A gdzie zawartość? No, pomimo, że dziadzia nie pije. Żartowałem, oczywiście żartowałem. Dobrze, to na bok, bo to do papierku pójdzie. Mikrofibra. Zobaczmy. Do twarzy. Fajna. Super. Przypomina mi, co mi przypomina. Trochę K2, ale gęściejsza i przyjemniejsza. Rewelacja. I czuć, że gramatura jest tu solidna, bo jest ciężka. Fantastyczna.
Bardzo fajna. Czuję, że rewelacyjnie będzie zbierać pasty. Do finiszu może być bomba. Rewelacja. Jeszcze coś jest. O kurczę, ja już miałem zrezygnować. Gion. O, Quick Detailer. Ceramic Quick Detailer. Rewelacja. Tevo. Coating Buster. Coating. Kurczę, jakie rodzyny. Ja pierniczę. Coś tu się rozlało. Tak, coś puściło. Któryś produkt puścił, albo różnica temperatur. Nie, wydaje mi się. Dobrze, ładnie. Fajne butelki. O, aplikator. Coś puściło. O, jeszcze nie wiem co. Jakiś produkt puścił. Wygląda, jakby Tevo puściło. No dobra, nieważne. I aplikator fajny, mięciutki, taki przyjemny. Do twarzy od razu, tak, rewelacja, fajny, naprawdę fajny. I tu pewnie jakaś ceramika, nie. Co my tu ma? Ultra Coat. Sea Quartz, czyli dressing, powłoka do opon. O, gruba sprawa. Bardzo gruba, naprawdę gruba sprawa. Znam temacik, raczej zagłębiałem wstępnie temat. Jeżeli to jest to, co myślę, to, ale to jest to. Będzie fajna sprawa. Ciekawy. O, będziemy badać teren. No co, detailingowe laboratorium. Rewelacja, naprawdę, super. Tego jestem bardziej ciekawy. Szampon, aż go powącham, bo kurczę, ja lubię szampony. Uwielbiam. Piany i szampony, to jest po prostu butelka od ADBL-a. Kurde, taki przyjemny, świeży. No i tutaj widzę, że jest go nie za wiele, więc zrobimy to tak. Surowy film z tego i pewnie już niedługo. Fajny, przyjemny, taki nienarzucający się ten zapach. Rewelacja. Dobra, kartonik sobie odkładam. To pójdzie do papierku. Pyk. A na szczęście jutro już odbierają kosze właśnie z papierem i z folią. To akurat to wszystko pójdzie. Bardzo ładnie. Teraz tak, do osoby, która wysłała mi paczuszkę, która do mnie pisała. Przepraszam, że nie pamiętam imienia. Wybacz. Ale tutaj dziękuję za paczuszkę od Detailingowe Laboratorium. Naprawdę rewelacja. Rodzyneczki, same rodzyneczki. Kurczę, cieszyć się. Żyć nie umierać, jak ja to mówię. Super. Tu może być ciekawie. Tu zagłębiałem temat i tu może być naprawdę dobrze. Może być naprawdę przyjemnie. Zobaczymy, co jest 5. Zresztą z każdym produktem tutaj interior cleaner, tego jestem ciekawy, nowej linii Fresco, co to może być z tego. Dressing i interior cleaner też będzie dobrze, to znamy. I szamponik, o, tutaj 35 ml na 10 litrów wody, czyli dziadzia, no to spokojnie dwa podejścia zrobisz, kurde. Super, jeszcze raz dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!